Dzień dobry. Ostatnio bardzo często na ustach wielu osób gości nazwisko Wąsik oraz nazwisko Kamiński, a to z tej przyczyny, że obaj panowie trafili ostatnio do aresztu. Zapytamy dzisiaj tczewian, co sądzą o całym zamieszaniu związanym z tymi dwoma panami oraz czy w ogóle śledzą całą tą aferę związaną z ostatnim ułaskawieniem, no i też całym tym procesem odwoływania obydwu polityków z roli posłów. Sprawdźcie, co tczewianie mają do powiedzenia na ten temat i czy w ogóle śledzą medialne doniesienia odnośnie pana Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. Dodajmy, że cała ta afera związana z zatrzymaniem Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika dotyczy wydarzeń sprzed lat, kiedy obaj byli związani poniekąd z aferą gruntową. Kilka lat temu sąd stwierdził, że należy im się wyrok, ale prezydent Andrzej Duda postanowił ich ułaskawić. No i spór polega na tym, że część prawników stwierdza, że to ułaskawienie było skuteczne, inna część twierdzi, że wcale tak nie było. No i w zasadzie w całym tym sporze jest wiele niewiadomych. Do tego jeszcze dochodzi fakt, że panowie byli posłami, więc żeby mogli zostać umieszczeni w areszcie, trzeba było im uchylić immunitety poselskie. Z tym też powstało, z tą sprawą też było związane inne zamieszanie. No więc sprawa wielowątkowa. Zobaczymy, co tczewianie będą sądzili na ten temat i czy w ogóle śledzą doniesienia medialne, bo może jest tak, że media się tą sprawą zajmują, ale zwykli mieszkańcy chociażby naszego miasta, no nie bardzo się nią przejmują. Sprawdźcie, jak wypowiadają się nasi mieszkańcy. Co pani sądzi o tej całej sytuacji i tym zamieszaniu, które powstało? Powstało i bardzo dobrze, że ich zamknęli. Skoro zasłużyli na taką karę, dostali wyrok 2 lat, to powinni odbyć, a nie się ukrywają u prezydenta. No moim zdaniem to nie powinno tak być. A druga strona politycznego sporu twierdzi, że prezydent skutecznie ich ułaskawił. Czy pani się zgadza z taką opinią i czy generalnie pani twierdzi, że ci politycy zostali skutecznie ułaskawieni, czy też no nie do końca jest tak, jak twierdzą politycy z prawej strony? Wie pan co, nie słyszałam o tym, żeby prezydent Duda ich ułaskawił. Ale jakby ich ułaskawił kiedyś jeszcze przed wyrokiem, to tak, to było, to słyszałam, że ich ułaskawił, a czy teraz, to nie powinno to być. Czemu niewinni ludzie siedzą w więzieniach, czemu oni nie mogą odbyć swojej kary? Tak powinno być. I to jest moje zdanie na ten temat, że powinni odbyć karę i wyjść po tych 2 latach, czy za dobre sprawowanie, niech wyjdą se wcześniej. Skoro narobili diabelstwa, to niech teraz odpowiedzą za to. Bo dla mnie to jest chore zganiać na kogoś, który człowiek, nie wiem, czy go zabili lepera, czy się sam tam coś zrobił. Ale tak jak się wypowiadał jego syn, no to mi się wydaje, że coś tam było na rzeczy. No tak, bo ten początkowy wyrok dotyczył właśnie tej afery gruntowej z kilku lat już wstecz i właśnie prezydent twierdzi, że to ułaskawienie miało miejsce już jakiś czas temu, ale nie musi ułaskawiać drugi raz, no bo skoro ułaskawił raz, no to dlaczego ma ułaskawiać drugi raz? Więc może ma pani jakieś przemyślenie odnośnie tych słów prezydenta? Wie pan co, nie wiem, skoro on ich ułaskawił przed wyrokiem sądu, to nie powinien ich teraz ułaskawiać i mi się wydaje, że ten, co ułaskawienie było kiedyś, to już jest chyba nieważne w tym momencie. I powinni odbyć karę naprawdę, bo nieraz niewinni ludzie siedzą w więzieniach, wychodzą po iluś tam latach i mówią, że są niewinni. I wtedy żądają odszkodowania od państwa za to, że byli niewinnie skazani. No to niech teraz ci odsiedzą swoje 2 lata i niech zobaczą, jak to pięknie jest w więzieniu. Moim zdaniem, proszę pana, uważam, że mogło być jakby chyba lepiej, tak, żeby poszli do więzienia, bo to mówię na nich, że to są przestępcy, że oni jakby pieniądze jakby ukradli, tak, że drukowali jakby listy wyborcze. No w sumie z drugiej strony dobrze, a z drugiej strony no. Tutaj akurat dodam, że ten wyrok, który kiedyś spotkał obydwu polityków, dotyczył afery gruntowej. Prezydent twierdzi, że obydwu polityków skutecznie ułaskawił. Czy pan się z taką interpretacją prawa zgadza, czy też uważa pan, że rację mają ci, którzy uważają, że ułaskawienie prezydenta nie było skuteczne?
Moim zdaniem prezydent mógł ułaskawić, tak, ale nie wiem, czemu trzymał tych jakby przestępców u siebie w pałacu prezydenckim. Dla mnie to jest, jako dla obywatela Polski, bardzo takie jakby złe podejście do takich ludzi, przestępców i też jakby więźniów politycznych. Czyli pan generalnie byłby za tym, żeby wypuścić obydwu polityków, czy raczej coś innego by pan doradzał aktualnie sprawującym władzę? Bym doradzał, żeby ich nie wypuścić, żeby byli tam na te parę, 7 lat więzienia. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Czy pani śledzi te doniesienia medialne odnośnie tych dwóch osób? Słucha pan, ja to nie oglądam tego. Nie interesuje mnie polityka po prostu. Czyli w ogóle gdzieś to jest poza pani? Tak, poza moim, w ogóle tam. Nie patrzę, z uwagi nie zwracam na nich w ogóle. Dobrze, mnie to... nie interesuje to, bo i tak mi nic nie dadzą. To dopytam może o sytuację w Tczewie. Jak się pani podoba nasze miasto? No bardzo ładne, bo przyjechałam wczoraj dopiero. Z Białegostoku, tak. O, no to długa podróż. Była długa, straszna, ciężka. Już na stałe, czy tylko odwiedziny? Nie, w odwiedziny idę do koleżanki właśnie. Panowie, czy mówią wam coś nazwiska Wąsik i Kamiński? Niestety nie słyszałem nic takiego. Ostatnio jest głośno o tym, że to dwaj politycy, którzy zostali aresztowani, mimo tego, że ułaskawił ich prezydent. Czy teraz coś bardziej kojarzycie, czy też nie śledziliście tego tematu? Nie śledziłem tego tematu. Nie interesuje się. Ja również się śledziłem. Dobra, to zapytam się może o nasze miasto. Czy podoba wam się w Tczewie? Czy jest może coś, co byście chcieli zmienić? W Tczewie jest świetnie. Czuję się tutaj idealnie. Idealnie? Tak. Tak, Tczew, bardzo piękne miasto, naprawdę. Szanuję. Co wam się najbardziej podoba? Możliwość takiego przemieszczania się, jak na przykład komunikacją miejską. Ładny, piękny bulwar nad Wisłą jest. Chyba wszystko. Mi się najbardziej podoba właśnie dworzec. Co pan sądzi na temat tej całej sprawy? Ja? Po prostu? To jest głupota po prostu. I takiej sprawy nie powinno się w ten sposób przeprowadzać. Co by pan wtedy zrobił na miejscu rządzących? A którzy teraz rządzą? Nie ma rządzących teraz. No, to jest anarchia normalna. To się społeczeństwu nie podoba po prostu. Czyli pan podziela zdanie, że to uniewinnienie prezydenta było skuteczne i politycy nie powinni się znaleźć w więzieniu? Tak, po prostu jak prezydent coś powiedział, to chyba jakieś ma prawo. No to znaczy, że prezydenta też oni nie uznają, ci, którzy obecnie rządzą. Dzisiaj ma się odbyć w Warszawie marsz osób, które będą protestować przeciwko aresztowaniu polityków. Nie tylko aresztowaniu, tylko po prostu marsz o media po prostu. No. Tak, no ogólnie tych tematów tam będzie kilka. Co by pan wtedy powiedział tym osobom, które się wybierają na ten protest? No dobrze robią po prostu, bo popierają, że wolne media powinny być. No. Pan by dołączył do takiego protestu? No. Dobrze, czy chciałby pan coś jeszcze dodać odnośnie tej sprawy, albo może Tczewa? Nie, od Tczewa na przykład. Idę od lekarza i po prostu mam rehabilitację za 6 miesięcy. No. Bałagan po prostu. Jak ktoś rządzi, to już nie jest lekarzem, a rządzi Ministerstwem Zdrowia, to jest taki bałagan. To mnie interesuje, powiem panu, za bardzo. Nie śledzi pan tych doniesień. Nie, dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Wie pan co? Lepiej niech pani to jest zaczyna. Teatrzyk dla ubogich. Każdy ma prawo się wypowiedzieć, więc pytamy o opinię. Teatrzyk dla ubogich, ciekawe, dla motłochu, żeby miał się czym zająć, a za plecami będzie ustanawiana nowa jakaś afera, przepchnie się jakąś ustawę i tak dalej, dalej. Teatrzyk. Chodzi o pana Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Czy ma pan jakieś przemyślenie odnośnie tej sprawy? O kogo tu chodzi w ogóle? Ostatnio w mediach jest głośno o zatrzymaniu dwóch polityków. Chodzi tutaj o pana Mariusza Kamińskiego i pana Macieja Wąsika. Obaj byli kiedyś ministrami. Co pan sądzi na ten temat? Czy zatrzymano ich słusznie? Tego nie oglądam, nie wiem o co tu w ogóle chodzi. Czy byli ministrami, to coś musiało być nie tak, a jak zwolnili, czy jak? Zostali aresztowani. Wyrok sądu już był kilka lat temu, ale ułaskawił ich prezydent. No cóż. To teraz spór jest o to, czy skuteczny. No ja nie wiem, no to jak zawinili, to powinni ponieść jakąś karę, nie? A nie, że prezydent, bo prezydent. No, ten Duda to też taki druga kadencja, no to ile jeszcze on chce być, że ułaskawił, to jest jakieś przekręty to są jakieś. No. Nic nie słyszeliśmy. Czyli nie dotarły do was te wieści. Dobra, to wtedy pytanie o Tczew i naszą najbliższą okolicę. Jesteście stąd, czy może... Lisewa. Tak. Często w Tczewie? Szkoła, praca? Praca.
Jak się podoba? Dobrze, dosyć. Jest coś, co byś zmienił, czy wszystko most może być po staremu? Most bym otworzył. O, to częsta opinia, która tutaj pada. Lepszy dojazd był. Tczewianie w sumie trochę jak prawnicy, bo tyle ile tczewian, tyle też opinii na temat całego tego zamieszania. W sumie wydaje mi się, że najwięcej do powiedzenia chyba mieli jednak przedstawiciele starszego pokolenia, którzy gdzieś chętniej udzielali nam swojej opinii na ten temat. Jeżeli wy też chcielibyście się podzielić swoją opinią na temat zatrzymania Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, no to śmiało piszcie w komentarzach. Wiem, że wielu z was, drodzy widzowie, bardzo przywiązało się do poprzedniego prowadzącego, do Dawida Chęcia. Muszę wam zdradzić, że Dawid będzie stawiał kolejny swój krok w karierze dziennikarskiej. Opuszcza szeregi naszej redakcji. Mogę zdradzić, że choć to krok naprzód, to będzie swoją karierę zaczynał od zera. Z tym was zostawiam. Pewnie Dawid jeszcze coś od siebie doda. W związku z tym, że nasza redakcja się nieco uszczupliła, będziemy musieli zmienić godziny nagrywania naszego programu. On będzie przeniesiony najprawdopodobniej na godzinę 12. Pytanie do was, czy uważacie, że powinniśmy zostać tutaj na placu przed dworcem, czy może macie jakąś lepszą lokalizację do nagrywania tego typu programu? Jeżeli tak, no to też śmiało podzielcie się z nami swoją opinią w komentarzach. My zawsze możemy wziąć ją oczywiście pod uwagę. Tyle na ten moment. Dziękuję. Do usłyszenia.